będzie odstraszał twoich psychofanów. Masz to posprzątać. Brzydę się, nie mam worka. Zabierz się, zanim rozniosą mi w domu jakieś chrupsko. Jeśli Marek was nie chce, to ja się bardzo chętnie wami zajmę. Wiedziałem, że ten debil nie posprząta. Za co ja mu jeszcze płacę? Już ja mu dam. Nie rozumiem, dlaczego Małgorzata uciekła. Popatrz na tę szopę. Ta szopa to cały mój świat, cały mój dobytek. Jest zajebista. Uwielbiam tu mieszkać. Nigdzie na tej planecie nie znajdę drugiej takiej. Dałem wam dach nad głową. Macie gdzie spać, macie co jeść. Dałem wam wszystko, czego potrzeba kobiecie. A ta niewdzięcznica... Tak się zachwycała nad moim workiem, a to była zwykła ściema, żeby uśpić moją czujność. Esmeralda, powiedz mi, jesteście siostrami. Dlaczego sama uciekła, a ciebie zostawiła samą? To fałszywa zdzira jest. Wiesz, co mi zrobiła? Odebrała kanał na YouTubie, potem zwyzywała od alkoholiczek, szarpała mnie w samolocie, a teraz publicznie jeszcze oczernia. To przez nią razem wylądowałyśmy w lesie. Ale spokojnie, spokojnie. Spotkamy się w sądzie, a dziewczyna jeszcze się ogarnie. Będzie mnie błagać, żebym dalej z nią śpiewała. Co ona tu jeszcze robi? Miałeś się ich pozbyć! A co cię to obchodzi? Człowieku, nie chciałeś ich, więc sam je sobie wziąłem. Poza tym mam wobec niej pewne plany. Esmeralda jest teraz moja. Tak? A co to za plany? Chcesz spłodzić mały worek? Czy marzy ci się może jakaś choroba weneryczna? Ech... Bła! Chyba nie zamierzasz z nią śpiewać. Nie wpuszczę was razem do studia. Zapomnij! A tak w ogóle, to gdzie jest ta druga? Wieczorem była, a rano już jej nie było. Nie wiem. Co? Jak to nie wiesz? Sprawdź na kamerach. Kamerzysta! Mówiłem ci, żebyś ją stąd zabrał. Przez ciebie będę musiał przeprowadzić sterylizację całego domu. Natychmiast się jej pozbądź! Marek, Marek... Patrz, 100 tysięcy za wygraną walkę. Człowieku, jak mam się jej pozbyć? Wykorzystam to. Ona i fame. Jasne. A z czego niby jest sławna? Raczej nie z bycia dziewicą. Dzięki mnie stanie się gwiazdą. Jeśli wygramy, zgarniemy tyle hajsu, że nie będę musiał więcej dla ciebie pracować. A szopę zabiorę ze sobą. Ta, bo ona ci w tym pomoże. Śmiej się tak dalej i szanuj tak ludzi. Lepiej zaprzyjaźnij się z olejnikiem, bo ja zgarniam moją kasę i zmywam się stąd. Pokaż mi ten plakat. Marek? Marek, co ty robisz? Nic, nic. Nie przeszkadzajcie sobie. Mnie tu nie było. Co on kombinuje? Kamerzysta, dlaczego dajesz tak sobą pomiatać? Jesteś ambitny, przystojny i mógłbyś sam wiele naprawdę osiągnąć. Wiem, Esmeralda, ale wiele mu zawdzięczam. Gdyby nie on, nie byłoby mnie tutaj. Aczkolwiek odkąd jest olejnik, jest dla mnie milszy, a swoją frustrację wyładowuje na nim. Dobra, Esmeralda, nie ma co tracić czasu na gadanie. Jeśli chcemy wygrać, musimy od dzisiaj rozpocząć treningi. Słucham, Marku. Mam przygotować auto? Nie, ale słuchaj, szofer. Mam ważne zlecenie. Okej, mów. W trakcie swojej kariery miałeś okazję być w różnych miejscach. W tych bardziej prestiżowych i tych mniej. Zatem na pewno posiadasz bogatą listę kontaktów. No, można tak uznać. Potrzebuję zajebistej zawodniczki MMA. Zawodniczki? Tak. Znajdź mi jakąś agresywną dziewuchę, która nie dba o to, jak wygląda i będzie w stanie powalić małą, chudą latarnicę. A nie wystarczy ci do tego olejnik? Daj spokój. To łamaga. Nadaje się tylko do odstraszania moich psychofanów i innych wariatów sprzed domu. Dobra, Marek. Daj mi trochę czasu. W sumie to znam jedną taką patodzielnicę. Zaraz tam ruszę i zrobię rozeznanie. Odezwę się wieczorem. Jednak gdybym nie dawał oznak życia, to proszę cię, zgłoś moje zaginięcie na policję. Wiesz, w tych rejonach nie wiadomo, na kogo się trafi. To wylęgarnia największej patoli w mieście. Jasne, tylko się pośpiesz. Co z nią? Miała już tu być. Lord nie lubi czekać. Orzesz, kurwa! Moje cipko! Chyba coś mi pękło. To ty jesteś tą słynną Linkiewicz? To ciebie przysłał mój szofer?
A co, ty może jesteś tym prestiżowym dżentelmenem, który nie pomoże wstać kobiecie? Ja pierdolę, podaj mi rękę, a nie stoisz się tylko kurwa patrzysz. Nie. Chyba jaki lord bez wychowania. Na ringu zaliczysz niejedną glebę, a tam nikt cię nie będzie podnosił. Nie użalaj się nad sobą, tylko wstawaj o własnych siłach. Ona się totalnie najebałam. Co ty pierdolisz? Jaki ring? Mój szofer nic ci nie mówił? Coś tam pierdolił o jakiejś ustawce, a ja lubię się lać tej emocji. Gdy mogę komuś obić mordę, dać w pierdol. Jak usłyszałam, że będzie do tego jakiś after i w chłopku. Masakra. I będę mogła palić browary z koleżankami, bo moje koleżanki to jebane alkoholiczki. Kochają browary, ja. Co jest kurwa? Ta chłop jest go jebał. Szofer i tak dał mi jego adres. O ja pierdolę. To tu jest dom Kruszwila? Przecież to jakiś zadupie. Dajem do jebany, co?